Obecnie każdy kierowca, który z powodu dużej liczby wykroczeń obawia się perspektywy utraty prawa jazdy, może maksymalnie 2 razy w roku odbywać kurs doszkalający, po którym z jego konta znika 6 punktów karnych. Jak podkreśla dyrektor kaliskiego WORD-u Stanisław Piotrowski, kursy te mają bardzo duże wzięcie. Takie szkolenie jest 6-godzinne, prowadzi psycholog i policjant i wówczas doświadczamy, patrzymy, jakie są skutki właśnie nieprzestrzegania przepisów, jakie tragedie, dlaczego wpływy, psycholog też mówi, pokazuje, dlaczego tak jest, jakie są skutki, jeżeli są jazdy po prostu z nieprzestrzeganiem przepisów, bo za bezpieczeństwo odpowiadają 3 czynniki. Człowiek, pojazd i droga. Po nowym roku, jeśli kierowca uzbiera powyżej 24 punktów, będzie kierowany na specjalny kurs reedukacyjny, który będzie 2 razy droższy niż dotychczasowy, a szkolenie będzie trwało nie 6, a 28 godzin. U nas w WORD-zie w tym roku odbyły się 23 takie szkolenia. Wzięło w nich udział 630 osób. Koniec roku chcemy też wyjść naprzeciw i proponujemy po prostu terminy 11, 18 i 29 grudnia bieżącego roku. Nie ustalona jest jeszcze cena ani długość trwania nowego kursu. Bardzo możliwe, że będzie trwał on 4 dni. Koszt udziału miałby wynosić 500 zł. Duże obostrzenia przepisów czekają też świeżo upieczonych posiadaczy prawa jazdy. Wejdzie problem młodego kierowcy. A młody kierowca to jest taki, który po uzyskaniu pierwszy raz prawa jazdy kategorii B będzie miał okres próbny. A w tym między innymi jazda z ograniczoną prędkością, 50 w obszarze zabudowanym, maksymalnie, jak jest 70, dla mnie nie ma. 90 nie poza obszarem, tylko 80 na drodze ekspresowej, dwujezdniowej i autostradzie, nie więcej jak 100 na godzinę. Zielony listek z przodu, z tyłu przez 8 miesięcy i później mamy jeszcze szkolenia 2 w międzyczasie, między 4 a 8 miesiącem od uzyskania prawa jazdy. Każdy kierujący, który straci prawo jazdy i będzie chciał ponownie zdobyć uprawnienia po nowym roku, będzie traktowany tak samo jak młodociany kierowca, który zdobywa prawo jazdy po raz pierwszy. Dlatego warto czasem zdjąć nogę z gazu.